Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj powiemy sobie o temacie, który dość często zjawia się w mediach, i to tych mówionych, i to tych gazetowych. Chodzi o odtruwanie organizmu. Odtruwanie organizmu dość kolokwialnie brzmi, ale no, w przestrzeni publicznej ten termin istnieje, więc może będziemy faktycznie go używać. Kto wymaga odtruwania organizmu? No więc wymagają to przede wszystkim osoby, które same się narażają na zatrucie, czyli palacze papierosów, osoby, które nadużywają alkoholu, bądź też które są zmuszone do pracy w środowisku, które samo z siebie jest zatrute. Ale także w niektórych chorobach uzyskujemy bardzo dobre efekty, stosując terapię odtruwającą. I te choroby to przede wszystkim choroby neurodegradacyjne, takie jak na przykład choroba Alzheimera, czy choroba Parkinsona, ale także choroby reumatologiczne, choroby dermatologiczne. Generalnie, jeżeli ktoś ma niezbyt ładny wygląd skóry, włosów i paznokci, to dobrze, żeby zastosował terapię odtruwającą. Być może w wyniku takiej terapii uzyska bardzo dobre efekty. Wspomniałem o zagrożeniach środowiskowych, czyli takich, kiedy sami dostarczamy sobie tych toksyn do organizmu. I taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, kiedy jemy wysoko przetworzoną żywność. No, takie osoby wymagają odtruwania, czyli fast foody nie są zdrowe, trzeba się po nich odtruwać. Ale czasami niestety nie jesteśmy w stanie uniknąć pewnych środowiskowych oddziaływań, na przykład palenie, dym, który unosi się z palenisk. Często palimy bardzo niskiej jakości opałem i to, co widzimy w powietrzu, to nie jest gaz, który unosi się z kominów, to jest pył, który potem musi osiąść. Jeżeli palimy, niestety palimy śmieciami, a ludzie palą śmieciami, bo chcą zaoszczędzić, no więc zaoszczędzą może parę złotych, ale nie zaoszczędzą na zdrowiu. Jeżeli palimy śmieci, to z naszych kominów unoszą się toksyczne substancje, między innymi dioksyny. Jak wpływają dioksyny na nasz organizm, możemy się przekonać, obserwując twarz prezydenta Juszczenki, który został zatruty dioksynami prawdopodobnie przez wywiad rosyjski. Jaka twarz była przed i jaka po zatruciu dioksynami. Ale to jest nie najgorsze. Najgorsze jest to, że dioksyny wpływają na nasz mózg, mogą uszkodzić nasz mózg, mogą spowodować choroby nowotworowe, więc ci wszyscy, którzy palą śmieci, najbardziej szkodzą sobie i własnym osobom mieszkającym w tym samym domu. Między innymi dzieciom, które są szczególnie wrażliwe na takie toksyczne wyziewy. Jak radzić sobie z tymi toksynami? Jak je eliminować z naszego organizmu? Oczywiście najlepiej byłoby ich nie wchłaniać, czyli żyć w środowisku sterylnym, może wolnym od pyłów, wyziewów i metali ciężkich. No niestety nie jest to możliwe. Dlatego możemy co zrobić? Możemy stosować żywność ekologiczną, naturalną, mało przetworzoną i to jest jeden element. Drugi element to jest używanie produktów, które mają potencjalnie odtruwające działanie. I jakie te produkty są? Mamy ich wokół sporo. Zwyczajny miód i pyłek pszczeli i propolis może działać odtruwająco. Są duże badania zrobione na populacjach ludzkich, które pokazują, że stosowanie pyłku pszczelego i miodu może nawet o 30% zmniejszyć stężenie metali ciężkich w naszej krwi, jeżeli się stosuje ten pyłek pszczeli i miód stosunkowo długo. Co więcej, miód pszczeli jest w stanie obniżyć ilość promili w naszym promili alkoholu w naszym organizmie. Jeżeli pijemy alkohol i zażywamy miód, wtedy mamy o 10% niższą zawartość alkoholu w surowicy krwi i o połowę szybciej ten alkohol się z naszej krwi eliminuje. To ważna informacja dla amatorów trunków. Stosując miód i pyłek pszczeli w celach terapeutycznych, należy pamiętać, aby on był wysokiej jakości. Najlepsze pyłki i miody to polskie pyłki i polskie miody. Może to brzmi górnolotnie i zbyt patriotycznie, ale tak faktycznie jest. Polska norma na miód jest najbardziej ostra na świecie. Polski miód jest po prostu zwyczajnie najlepszy.
silniejszy biologicznie. Pamiętacie też Państwo, że pyłek pszczeli pod postacią takich kuleczek, w którym występuje, czyli obnóży, nie jest najlepszym sposobem jego zażywania. Należy raczej stosować produkty, które mają ten pyłek w postaci zmikronizowanej, czyli bardzo drobno, miałko zmielonej. Wtedy on się nam znakomicie wchłania z jelita do surowicy krwi. Ale miód i pyłek odtruwają z różnych substancji. Niemniej jednak jest tutaj głównym ostrzem działania tych surowców są metale ciężkie. Nie tylko ciężkie metale mogą nam zaszkodzić, również te metale lekkie, bo na przykład aluminium, czyli glin, jest metalem lekkim, a uważany jest za substancję, która sprzyja rozwojowi chorób neurodegradacyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. I jest taka substancja, która może ilość tego aluminium w naszej krwi zmniejszyć, w naszym organizmie. Taką substancją jest krzem. Krzem najlepiej, aby był pozyskiwany ze źródeł naturalnych. Naturalnym źródłem krzemu są na przykład niektóre rośliny. Sztandarowym tego przykładem jest ziele skrzypu. Ziele skrzypu należy gotować 20-30 minut, aby wydobyć z niego tą krzemionkę, która nam się wchłonie. Znakomicie wpłynie ona na poziom aluminium w naszym organizmie, ale nie tylko. Oczywiście okazuje się, że ten krzem świetnie działa na włókna kolagenowe, które stanowią osnowę naszego ciała. I dłuższe picie odwaru z krzemu może się spodobać zwłaszcza niektórym paniom, dlatego że po 2-3 miesiącach mogą one zauważyć, że ich skóra wygląda bardziej gładko, dlatego że włókna kolagenowe sprawiają, że się ona bardziej jędrna i zmarszczki się im zmniejszą. Skrzyp to także zioło o działaniu moczopędnym, a więc stymuluje odtruwającą funkcję nerek, łącznie z liściem brzozy, ziołem nawłoci, ziołem krwawnika, liściem borówki brusznicy. Nerki wydalają z naszego organizmu substancje toksyczne, ale muszą te substancje być rozpuszczalne w wodzie. Niestety nie są one rozpuszczalne w wodzie. I po to, żeby się one rozpuściły w wodzie, mamy taki narząd, który nazywa się wątroba. W wątrobie oczywiście dzieją się bardzo liczne procesy biochemiczne, ale co do detoksykacji organizmu, ważne jest to, żeby wątroba przekształciła substancje nierozpuszczalne w wodzie, substancje w wodzie rozpuszczalne. A wtedy nerki będą w stanie te substancje wydalić. Do tego, aby wątroba dobrze funkcjonowała, warto stosować tenże pyłek pszczeli, o którym wspomniałem, bo on działa właśnie również stymulujący na wątrobę, ale są takie dedykowane wątrobie surowce zielarskie. Jednym z nich jest ostropes plamisty, owoc ostropesu plamistego, stosowany czasami sotę w postaci takiego proszku, ale lepiej stosować ekstrakt z ostropesu plamistego pod postacią kapsułek czy tabletek. Dlaczego? Dlatego, że w ostropesie plamistym ważna jest silimaryna, taka substancja czynna, która się w nim znajduje. I ilość silimaryny musi być odpowiednia, aby ten efekt terapeutyczny stymulujący wątrobę do pracy był stosowany. Drugim takim surowcem jest karczoch. Wspomniałem już liść karczocha. On działa obniżając poziom cholesterolu, ale także stymuluje odtruwającą funkcję wątroby. Ja osobiście używam preparatu, który ma w swoim składzie ekstrakt z ostropestu plamistego, standardowany na silimarynę, oraz ekstrakt z liścia karczocha. I ten produkt po pierwsze stymuluje odtruwającą funkcję wątroby, a także dość dobrze działa obniżająco na poziom cholesterolu w surowicy krwi. Terapia odtruwająca powinna zawierać także eliminację wolnych rodników z naszego organizmu. To takie bardzo reaktywne substancje, które się znajdują i mogą uszkodzić nasz układ krążenia, mogą być choroby stawów z wolnymi rodnikami sprzężone, mogą powodować choroby nowotworowe. Eliminacja wolnych rodników odbywa się poprzez stosowanie na przykład w naszych warunkach owoców jagodowych, takie jak borówka czarna, jak aronia, jak żurawina. Znakomitym antyoksydacyjnym produktem jest resveratrol, który jest obecny w czerwonym winie. Możemy pić sobie lampkę czerwonego wina wieczorem, ale można też
też ten resweratrol w postaci kropli podjęzykowych stosować. Również pewne przyprawy, takie jak cynamon i imbir, to również substancje o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Również popularna herbatka z czystka, którą się stosuje nagminnie do czyszczenia krwi, jak sama nazwa wskazuje, również działa antyoksydacyjnie. Ale jeżeli chodzi o czystek, to dużo lepsze efekty uzyskuje się stosując preparaty z czystka o działaniu rozpuszczalne w alkoholu, bo jeżeli czystek się rozpuści w wodzie, to na przykład olej eteryczny się w wodzie nie rozpuści. A jeżeli zrobimy ekstrakt alkoholowy z czystka, wtedy uzyskamy produkt, który będzie miał zarówno substancje rozpuszczalne w wodzie, jak i substancje rozpuszczalne w alkoholu. I takie produkty, takie krople zawierające czystek mogą najsilniej prozdrowotnie działać odtruwająco. Rozwój cywilizacji niestety niesie ze sobą powstawanie nowych substancji chemicznych, z którymi nasz organizm nie miał do czynienia. Dlatego eliminacja tych toksycznych substancji z naszego ciała jest bardzo ważna. Dlatego pamiętajcie Państwo o miodzie, który super jest odtruwającym produktem, o pyłku pszczelim, o stymulującym, odtruwającą funkcję nerek, skrzypie, ale który eliminuje również aluminium z naszego organizmu, o tym, że trzeba stosować produkty stymulujące wątrobę, na przykład ostropest czy karczoch, o tym, żeby jadać sałatki bogate w owoce, warzywa, zwłaszcza te o kolorze czerwonym, niebieskim, fioletowym, one będą działały antyoksydacyjnie. Warto także może pić czystek, czy pod postacią kropli, czy pod postacią herbatki. Warto detoksykować swój organizm, aby zachować zdrowie. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.